Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. I mamy tutaj trzy prosiaczki. Znacie tą bajkę o trzech świnkach? Każdy chyba zna. Dobra, w każdym bądź razie dzisiaj zajmiemy się zadankiem. Znaczy, na początku skończymy sobie to zadanko, które zaczęliśmy wcześniej, czyli oddamy kryształ z megaskopu nie Radowidowi, tylko Triss. Właśnie. No i pewnie przy okazji zaczniemy sobie zadanko kwestia życia i śmierci, czyli spotkamy się Triss Merigold w jej kryjówce. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Okej. Okay. Na pewno nie zostanę tu długo. Podejrzewam, że ci ludzie ukrywają Triss. No, przeszukajmy przy okazji to, co tutaj mają. Myślę, że się bardzo nie pogniewają. Proszę, tutaj coś jeszcze mamy. I tutaj. Ostatnio sobie patrzyłem w ekwipunek, całkiem sporo mam tych rzeczy. Okej, bawełna. Kolejne alkohole, tam był chyba jeszcze pieprz. Kolejny alkohol, plaster miodu. Fajeczka. No czemu by w sumie nie? Chociaż Wiedźmin to chyba nie lubi raczej palić. Chociaż właśnie przypomniała mi się pewna rozmowa, którą będziecie mogli zresztą później wysłuchać. Między innymi między Geraltem, Excelem i... Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, oczywiście. Zaraz to zrobimy. Proszę, ostatnie życzenie. Tą książkę już czytaliśmy, ale jeśli chcecie, to proszę, pokazuję teraz. Dobra. Przeszukajmy oczywiście tutaj wszystko do końca. Ta rozmowa była między Geraltem, o której wcześniej wspominałem, była między Geraltem, Excelem i Lambertem. A co będzie za rozmowa, to zobaczycie w jednym z przyszłych odcinków. ja powiem tyle, że ją uwielbiam. Tak, Geralt? Okej, okay, czy myśmy pytali już o wszystko, Triss? Nie pytaliśmy się chyba, no dobra, więc wypytajmy o to teraz. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Okej. no właśnie, Triss zachowała tą różę. Bądź co bądź. Ja się zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymała się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. Okej. Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? No, dobra, to była dziwna opcja dialogowa w takim razie. Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. Okej, okay, no to najpierw porozmawiajmy o Filipie i Radowidzie w takim razie. Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. No, prawdopodobnie tak. Ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. Okej. Okay. I? Ustaliłeś coś? No, ja tam za Filipą nie przepadam. Jakoś szczególnie. No, ale Radowida to wręcz nienawidzę. Okej, okay, powiedzmy, że znaleźliśmy kryształ. Lepiej. Zobacz, co znalazłem. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. W
Francesca też się waha. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keirę i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do Loży, a Triss... Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale uda ci się samej zregenerować oczu. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Okej, ale czegoś się dowiedzieliśmy. Małe wyjaśnienie. A, dobra, może nie będę zdradzał żadnej rzeczy z książki ponad to, co usłyszeliście. No ale właśnie, Yennefer nigdy nie należała do Loży. I uśmiecham się na samą myśl o tym, jak odrzuciła tą ofertę. Okej. Dobra, weźmy dwójkę, bo nie mam zamiaru w sumie oddawać tego kryształu Radowidowi. Dobrze zrozumiałem? Filipa chciała przywrócić sobie wzrok? Z tego, co ja zrozumiałam, to planowała wyhodować tkankę na kamieniach szlachetnych. To by się zgadzało. W jej kryjówce znalazłem okrwawione agaty. Gdyby jej się udało, byłaby drugą osobą na świecie, która tego dokonała. Dla mnie ciekawsze było to, co mówiły o Loży. Okej, to akurat ciekawe. Czyli jednak można przywrócić oczy przy pomocy magii. Dobra, dajmy dwójkę. Czyli co konkretnie? Padły imiona wszystkich najpotężniejszych czarodziejek, byłych członkiń Loży. Najwyraźniej chcą ją reaktywować. To dobrze czy źle? Zależy dla kogo. Filipa zawsze twierdziła, że jeżeli zginie magia, zginie ten świat. A Loża miała chronić interesy czarodziejów. Okej, okay, to był Bóg. Z kolei Radowidowi i cesarzowi byłoby to na pewno nie w smak. Obaj musieliby się liczyć z naszym zdaniem, a żaden nie lubi dzielić się władzą. No właśnie, czy Triss chciałaby przyłączyć się do Loży? Dobra, mnie to w sumie bardziej interesuje. Z naszym zdaniem? Znaczy, że chcesz się do nich przyłączyć? Nie, mam inne plany. Co zamierzasz zrobić z kryształem? Właśnie się zastanawiam. Założę się, że Radowid byłby nim żywo zainteresowany. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Okej, zostawmy go u Triss. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. No, byłoby na pewno miło. Wyciągnąć jakieś konkretniejsze informacje. Dobra, i teraz moglibyśmy zacząć to zadanko. Które to było? Kwestia życia i śmierci. Ale najpierw bym chyba jednak wolał porozmawiać z Radowidem. Nie ma problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Jasne, że moglibyśmy, ale najpierw jednak oddam sobie zadanko Radowidowi. Dobra, a więc tutaj zrobimy cięcie. No i wracam do was, jak już będę u Radowida. Okej, witam was po krótkim cięciu. Jesteśmy już przed samym statkiem Radowida. No a więc ruszajmy na spotkanie. Z mości królem. Dobra, chyba powinniśmy porozmawiać z jednym z tych żołnierzy. No, dokładnie. Okręt Wielokrzeckiej Mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Dobra, chodźmy do króla. Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhardt. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. No, pewnie tak jak wcześniej też każą nam zostawić broń. No nie, wpuścili jednak... Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhardt? Puścili Geralta z mieczami. Dobra. Powiedzieć, czy nie żyje, czy że próbowała odzyskać wzrok. Wiecie co? Jeśli powiem, że nie żyje, to prawdopodobnie...
Prawdopodobnie Radowicz i tak w to nie uwierzy. Znaczy, jestem znowu jakoś tak bardzo po stronie Filipy, tego bym nie powiedział. Dobra, powiedzmy, że chciała odzyskać wzrok. Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Okej. A więc generalnie... Kurwa rzecz! Generalnie skończyło się na tym, że... Niczego chyba nie zmieniliśmy specjalnie. No i dobrze, nie miałem specjalnie zamiaru pomagać Radowidowi. Ale robić sobie jakiegoś wroga z Radowida może też nie jest zbyt mądrze. Dobra. Mamy sporo czasu w takim razie. Zastanawiam się, co by robić. Zaczynać zadanko z Tris? Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Pojeżdżę sobie chyba po tych pytajniczkach tutaj, jest ich całkiem sporo. Dobra, no to przenieśmy się w takim razie do Debrzy. Czemu nie mogę? Przecież jestem przy znaku szybkiej podróży. Okej. Tym razem zadziałało. Jeszcze może przejrzę sobie tak na szybko teraz zadanka, czy jakieś tam jeszcze pojawiło. Na niższy nieco poziom niż nasz obecny. Okej, zadania poboczne. Tutaj jest czarna perła, ale to jest na Skellige. Ponica do kłębka również jest na Skellige. To jest od Triss. O, tu mamy jeszcze wyścigi konne. Okej, tym też myślę, że się za niedługo zabierzemy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zlecenia wiedźmińskie. Mamy jedno na 14 poziom. Barciowe widziadło. Okej. Okay. To już zadanie, którym miałem się zająć dość... No, jakiś czas temu w każdym razie. Okej. Jeśli chodzi o poszukiwania, no to najniższe mamy na 14, ale również jest w Kermoren, więc... Nie ma się za co za niego zabierać. No dobra, na razie sobie pochodzimy po tych pytajniczkach. A, w którą to tylko stronę było? Tutaj, okej. Okay. Wezwijmy sobie płotkę, tylko może wyjdźmy na jakiś równy teren. No i jest i płotka. No i jedziemy w takim razie do naszych pytajniczków. A myślę, że już w następnym odcinku zajmiemy się na pewno tym zadankiem od Triss. Jedź, płotka! Okej. Zatrzymaliśmy się. To była nawet spora przepaść. Ale jesteś paskudny. No proszę, mglak. Ale tylko na 4 poziom, więc... Większego problemu nie sprawi, ale weźmy sobie Irden. No nawet nie był potrzebny. Mniejszy zielony mutagen. No zawsze to coś. Ale jest zamknięta. A, pewnie tutaj znajdziemy klucz. Mamy list i kwiaty. Dobra, przeczytajmy ten list. Janek, oczywiście, że weźmiemy was pod dach. Co za pytanie. Przyjeżdżaj z całą rodziną. Do nas wojna jeszcze nie przyszła. Jadła mamy dość, może nawet nadto. Brzuch mi ostatnio rośnie. Jakbym to ja miał kolejnego smarkacza rodzić... Jakbym to ja miał... A, dobra. Bo myślałem, że to kobieta pisała, ale jednak facet. Miał kolejnego smarkacza rodzić. Więc jak mi trochę odejmiesz od ust piwa i golonki, to właściwie będzie przysługa. Szykujemy już dla was łóżka. Zamieszkacie na poddaszu. Wygodnie tam, o ile nie zapomnisz schylić głowy, jak wchodzisz po schodach. Okej. Okay. Szerokiej drogi, Janek. Do zobaczenia, Maciej. Więc Janek i Maciej. Jak pech, to pech. Znajdź za... Śledźmy to... Aj, kurna. Jak pech, to pech. Chciałem od razu śledzić to zadanie.
Oj, no i teraz nie wiem, gdzie ona jest. Moment, ona chyba będzie w poszukiwaniach. Dokładnie, no 18 poziom. No ale podejrzewam, że chodzi o tą skrzynkę właśnie. Zamknięte i potrzebuje klucza. No klucz powinien być gdzieś tutaj. A, tu jest jeszcze kobieta, okej. Jej nie zauważyłem w ogóle. No jest i skrzynka. Kurtka łuczników z Verden, zobaczmy. No jest gorsza od naszego pancerza. Więc nie ma co jej wymieniać. No i jedziemy dalej. Tym razem mamy gniazdo potworów. Jest tutaj też ghoul. Więc zajmijmy się nim. Okej. Tutaj chyba będzie ich więcej, dokładnie. No i po drugim. Został chyba ostatni. A, tu jest jakieś ogłoszenie na słupie. Zaraz je sobie przeczytamy. Ale najpierw już zniszczmy gniazdo. O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. To też zamierzam zrobić. Większy kamień runiczny, poproszę. Fajnie, bardzo fajnie. Całkiem ciekawą rzecz tutaj znaleźliśmy, trzeba przyznać. Nie wiem, gdzieś tu jest roślinka do podniesienia, ale nie mogę jej podnieść, więc idziemy już dalej. Te pytajniki są dość blisko siebie, to jest duża zaleta akurat. Patrzcie. Czy to jakiś oddział termerski, czy dezerterzy? Nie, dezerterzy. Sugerowałem się niebieskimi barwami, że może to temerczycy. Jacyś uciekinierzy, czy coś. Albo raczej partyzanci. Ale jednak zwykli dezerterzy. No jeden. Myślałem, że już przeżył tylko tę starszą, a tutaj... No taka niemiła niespodzianka. No i dobra. Ich również przeszukajmy. Zobaczmy, co jest tutaj. Olej ru... O proszę. Bełty rozpryskowe. Całkiem sporo ich nawet było. A właśnie, w ogóle mam chyba lepszą kuszę od mojej. No nieznacznie, chociaż przy kuszy to plus 2% to może być całkiem sporo. No, tak czy tak zamienimy ją sobie. Może warto byłoby poużywać któryś z tych bełtów, tylko... Szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak to robić. A może kiedyś sobie zrobię taki odcineczek, że położę trochę i pozabijam z kuszy na próbę. W sumie nawet nigdy tego nie robiłem, powiem szczerze. Dobra. Tutaj mamy jeszcze sporo pytajniczków, no to ruszmy w tą stronę w takim razie. Odcinek troszkę trwa, ale myślę, że możemy go spokojnie jeszcze nieco przedłużyć. Okej. Tutaj Nilfgaardzki oddział. Ciekawe, bo niedaleko też były oddziały Radovida. Okej, ale na razie zajmijmy się gulami. Dobra. O jeden. Ten mnie dziabnął. Jest ich więcej. Wyleczmy się troszkę. No i po strachu.
Pamiętam, że jak się przeturlał. Hej, tutaj w ogóle mamy dwa gniazda. No, fajnie. Od gniazd do guli trzeba je zniszczyć. Teraz załatwimy sobie oba. No i jeszcze tutaj. No, rany, rany. Dobra, zniszczmy pierwsze gniazdo. Co my tu mamy? Jajo potwora, o proszę. Zajrzałem, że może to być całkiem cenny składnik alchemiczny. Okej, kolejne gniazdo jest tutaj. To gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. To jest jakiś wielki trebusz? Tak chyba to wygląda. Dobra, zniszczmy drugie gniazdo. Czy tym razem coś z niego wyjdzie? Nie. No to dobrze. Większy kamień runiczny znowu, nieźle. Coraz więcej mi się ich zbiera. No dobrze, bo kiedy nadejdzie endgame i będę chciał robić misję z dodatków, no to przynajmniej będę miał niezłe wyposażenie na wtedy. Dobra, wiecie co? Myślę, że to jest ostatni pytajnik, który sobie dzisiaj odwiedzimy. Tutaj sobie jeszcze zostawię 3 na przyszłość. No i wygląda to całkiem nieźle. Zanosi się na deszcz. A no i może i zanosi. O, tu mamy opuszczone miejsce. Fajnie. Te rzeczy, te misje najbardziej lubię robić. No i mamy utopcę. Okej. Uważajmy. Odsuńmy się może troszkę. No i diabną mnie. Nieźle. No i chyba wszystkie, dokładnie. No proszę. Ostatnio jak uwalniałem takie miejsce, do niego wracali chłopi wraz z żołnierzami nilfgaardzkimi. A teraz wracają z renańskimi. Ale dobrze, ważne, że nie ma już tu potworów i ludzie na nowo mogą się osiedlić. Dobra. Mamy też tutaj kupca. Próbuję od razu przeszukać te rzeczy. Gdzieś tu był rydański żołnierz, ale może akurat tego nie zauważy. O proszę, całkiem chyba niezły napierśnik znaleźliśmy. Masteriusz brata Adalberta. Chyba już to czytaliśmy, ale jakby co pokazuje. Zobaczmy. No, jest nieco lepszy od naszego. Jest na 16 poziom. Dobra, ma więcej pancerza, ale nie daje żywotności. Jeśli chodzi o odporności, to jest troszkę lepszy. No, śmiesznie wygląda Geralcie. Dobra, ja się jeszcze zastanowię już poza nagraniem, czy go nosi, dokładnie sobie tam przeanalizuję. Czy jest jeszcze coś wartego uwagi? Parę skrzyń, ale... Dobra, myślę, że tym się mogę nawet zająć już poza nagraniem. Ale jeszcze może zobaczymy... Witaj! Co ten kupiec ma... O, rany. Bywaj. Do zaoferowania. Witajcie! Chociaż... Pokaż nie wiem, czy to nie towary. Jest jakiś kupiec podróżujący traktem. Chyba tak. Bo... Wyglądało tak, jakbym już z nim rozmawiał Bywaj. Wcześniej. Dobra. No więc tutaj sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Takim oto widoczkiem na miejsce, któremu pomogliśmy, albo może o takim bardziej. A więc jeśli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, no to zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.